Barbara Kurdej-Szatan jest autorką chyba najgłośniejszego ostatnio zamieszania, z udziałem osób związanych z showbiznesem. Jej emocjonalny, pełen wulgaryzmów wpis na temat wydarzeń na wschodniej granicy wywołał istną lawinę zdarzeń, które nie napawały optymizmem, jeśli chodzi o jej karierę. Jest jednak zwrot akcji. Barbara Kurdej-Szatan jeszcze kilka lat temu była największą gwiazdą TVP, prowadziła niemal wszystkie formaty stacji, The Voice of Poland, Dance 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 czy Kocham Cię, Polsko. Jej nazwisko było gwarantem sukcesu, a tysiące widzów wybierało kanały publicznego nadawcy tylko i wyłącznie ze względu na nią. Jednak na początku 2019 roku na korytarzu wręczono jej wypowiedzenie. Kurdej-Szatan nie ukrywała swojego żalu. W oficjalnym oświadczeniu wprost napisała, jak bardzo rozczarował ją pracodawca. Jedyną produkcją emitowaną przez TVP wciąż z udziałem Basi Jestem jak miłość, wiadomo jednak, że i z niej lada dzień zniknie. Jacek Kurski osobiście w głównym wydaniu Wiadomości poinformował widzów Jedynki, że 6 grudnia zostanie wyemitowany ostatni odcinek z udziałem serialowej Joanny Chodakowskiej. Wszystko przez pełen wulgaryzmów wpis, w którym aktorka skomentowała ostatnie wydarzenia polityczne w kraju. Specjaliści uważają, że Barbara Kurdej-Szatan dużo straci przez swój emocjonalny post. Chodzi nie tylko o wizerunek, ale też o finanse. Niewiele zdały się tu dwukrotne przeprosiny i wyjaśnienia aktorki. Jest jednak światełko w tunelu. Chyba jednak nie wszystko stracone. Według informatorów portalu Plotek szefostwo Polsatu jest zadowolone ze współpracy z Basią Kurdej-Szatan przy okazji tworzenia programu Twoja twarz brzmi znajomo. W związku z tym stacja zamierza jej przedstawić propozycję dalszej kooperacji. Aktorka ma pojawić się nie tylko w świątecznym odcinku muzycznego show, ale także wystąpić na Sylwestrze organizowanym przez wspomnianą telewizję. Podobno o aktorce w bardzo pochlebnych słowach wypowiada się sama szefowa stacji, Nina Terentjew. Uważacie, że opinia publiczna kiedyś zapomni Basi jej wybuch?